Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Dzisiaj o tym, co się działo w ramach 19. kolejki spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet w Pucharze Polski, w ramach ćwierćfinału tych rozgrywek kobiecych piłki ręcznej, a także o Pucharze Polski koszykarzy. Dzisiaj moim Państwa gościem jest zawodniczka Energii AZS Koszalin, Romana Fornalik. Witam. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nowa zawodniczka, nowa przygoda, tak można powiedzieć, w Twojej karierze w barwach Energii AZS Koszalin. Dla Ciebie to jest postęp w swojej karierze? Ja mam nadzieję, że to będzie postęp w mojej karierze. Tutaj po to przyszłam, żeby pomóc dziewczynom i czegoś może więcej się nauczyć, doświadczyć nowych przygód. No do tej pory w sumie dosyć często, jak na początek swojej kariery zawodniczej, dosyć często zmienia się otoczenie, powiedzmy. Kościerzyna, Pogoń Szczecin, teraz Koszalin. Jak to wpływa na postęp sportowy zawodniczki? Często było tak, że poszłam tam, gdzie po prostu widziałam, że będę grała, że mogę pomóc, że to doświadczę czegoś nowego, ale wpływa to na mnie, mam nadzieję, że pozytywnie. Ja jestem chyba taką osobą, która szybko łapie kontakt i udaje mi się jakoś ten otoczenie, nie wiem jak to powiedzieć. Szybko się zaklimatyzować. W Szczecinie miałaś swoją okazję do tego, żeby otrzeć się, można tak powiedzieć, o medal Mistrzostw Polski. Trochę zabrakło mimo wszystko. Ten sezon rozpoczęła się w zespole szczecińskim już jako taka bardziej ważna postać tej drużyny. No właśnie, dlaczego zdecydowałaś się na przenosiny ze Szczecina do Koszalina? Ciężkie pytanie chyba, ale tutaj też dziewczyn było mniej. Ja w Szczecinie już wychodziłam, byłam tą ważniejszą osobą, ale mam nadzieję, że tu jeszcze będę ważniejszą, że będę dawała z siebie wszystko i będę spędzała więcej minut na boisku niż tam w Szczecinie, ale to też inne wpłynęły decyzje. Po prostu była taka podjęta, ponieważ ciężko było tam dla mnie już na końcu, więc robiło się różnie w tym klubie, więc cieszę się, że tutaj jestem. I jak do tej pory wygląda twoja praca tutaj w Koszalinie? Jesteś praktycznie od miesiąca tutaj. Tak, przez 2 tygodnie ciężko mi było się tutaj zaklimatyzować naprawdę, bo inne otoczenie, inne treningi, inny tryb treningowy, nawet jest mniej. Non stop się biega, siłownia jest ciężka, także było ciężko, ale już chyba moje mięśnie się przyzwyczaiły do tego. Właśnie, do pierwszego meczu trochę czasu minęło, w zasadzie to praktycznie miesiąc. Pierwsze spotkanie z Zagłębiem Lubin to też taki pojedynek, od razu rzucona na głęboko wodę. Trzeba było zagrać o zwycięstwo w tym meczu, miejsce trzecie w ligowej klasyfikacji. Trudne wyzwanie, mobilizujące na pewno zespół do tego, żeby ambitnie walczyć, ale dla ciebie jak to wyglądało? Ja się cieszę, że wygrałyśmy, bo dla mnie to była naprawdę chyba podwójne emocje. Po raz pierwszy chyba jako w meczu ligowym wygrałam z tym Zagłębiem. Bardzo się cieszę z tego powodu. I mam nadzieję, że jakoś wypadłam, że nie stres mi nie zjadł i dałam siebie wszystko. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej w innych spotkaniach następnych i jutrzejszy mecz też będzie wygrany tą trójką minimum, więc będziemy się cieszyć. W 19. kolejce spotkań Superligi piłkarki ręczne Energii AZS Koszalin mierzyły się przed własną publicznością Zagłębie Lubin. Materiał z tego spotkania, a także podsumowanie kolejki, a i o tym, co się działo w Pucharze Polski kilka dni wcześniej. Pracowity tydzień miały za sobą piłkarki ręczne Energii AZS Koszalin. W oglądanym meczu rozegrały drugie spotkanie z Zagłębiem Lubin w ciągu 3 dni. Wcześniej rywalizowały w Pucharze Polski. Tym razem to był mecz ligowy. Akademiczki mierzyły się przed własną publicznością stroje zielone. Początek meczu należał do naszej drużyny. Przewaga koszalnianek sięgała nawet 4 trafień. Zagłębie zdołało odrobić niemal całą stratę i na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 14-13 dla miejscowej ekipy. Początek drugiej części był wyrównany, jednak w miarę upływu czasu zarysowywała się przewaga gospodyń. Ostatnie minuty w pełni kontrolowały przebieg meczu i odniosły zasłużone zwycięstwo 27-22. 12 bramek dla zespołu koszańskiego zdobyła Karolina Karska, 8 Aleksandra Kobyłecka, po 2 Paulina Muchocka i Anna Manoila, po 1 dorzuciły Dorota Błaszczyk i Anna Chmiel, a także Sylwia Matuszczyk. Dla gości 7 trafień zaliczyła Joanna Obrusiewicz, 6 Kaja Załęczna, 5 Agnieszka Jochymek. Chciałyśmy bardzo ten mecz wygrać od początku. Wiadomo było, że będzie to trudny mecz i taki też był na boisku, emocji nie brakowało. I wydawało się, że w tym bardzo, bardzo wyrównanym pojedynku w pewnym momencie w drugiej połowie przy przełamaniu wyniku mieliśmy wszelkie możliwości do tego, żeby ten wynik powiększyć przynajmniej o 2 bramki, a niestety
Myślę, że przede wszystkim nieskuteczność, bo pozycje były, spowodowały, że zamiast Tomy cieszyć się z bramki, to Koszalin znów wrócił na prowadzenie 1-2. Jeszcze gdzieś tam chwila nadziei była w momencie, kiedy graliśmy w osłabieniu przy wyniku 23-21. Asia rzucała ze skrzydła, znów nie padła z tego bramka, a tak naprawdę padła bramka dla przeciwnika i w tym momencie, no, w meczu, w którym do tej pory nikt 4 bramkami nie prowadził, no to już taki był zwiastun tego, że troszeczkę ciężko będzie nam ugrać tą końcówkę dla siebie, no i tak też się stało. Cieszymy się ze zwycięstwa nad bardzo mocnym przeciwnikiem, do którego walca się zagłębię. Gratulacje dla całego zespołu, dla wszystkich dziewcząt. Wszystkie dziewczyny grały w tym meczu, wystąpiły. Mi się zdaje, że tutaj zaważyło lepsza bramka nasza, bo nasze dziewczyny odbiły 16 piłek, były w drużynie przeciwnej chyba tylko 9 z tego, co mam. Także w porównaniu z meczem pucharowym to tam było 17 piłek odbitych przez bramkarki przeciwnika. A tutaj przy 9 czy 10 to jest mało. Szczególnie w tej końcówce ostatnich 10 minutach. Mało kont było w wykonaniu. Zagłębie przede wszystkim dużo bramek zdobywa z kontry szybkiego środka. Tutaj jakoś tej kontry było mało i szybkiego środka i nasze wykonanie tak samo było za mało. Nie był to mecz taki szybki. Był to mecz sporych ilości błędów i mecz takiej walki, ale to nie wiem co to jest. Obydwa zespoły prezentowały podobny styl na boisku. Oto komplet wyników 19 kolejki spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Energa AZS Koszalin pokonuje Zagłębie Lubin 27-22. Wistal Gdynia wygrał z Piotrkowią 34-28. Start Elbląg wygrywa z Samborem Tczew 30-24. Olimpia Beskid Nowy Sącz przegrała z Ruchem Chorzów 27-30. KPR Jelenia Góra pokonał SPR Olkusz 26-24. Sensacja w Lublinie. MKS po raz pierwszy przegrał w tym sezonie. Lepsza okazała się Pogoń Baltika Szczecin, wygrywając 30-24. W tabeli na czele MKS Lublin z dorobkiem 33 punktów. Na drugiej pozycji jest Wistal Gdynia 30 oczek, 27 ma Energa AZS Koszalin. Nasz zespół na trzecim miejscu. 25 punktów ma Zagłębie Lubin, 24 Pogoń Baltika Szczecin, 23 Start Elbląg, 19 Ruch Chorzów i 16 KPR Jelenia Góra. Po 9 punktów Sombor Tczew i Piotrkowia Piotrków Trybunalski, 8 punktów Olimpii Beskid Nowy Sącz i 3 oczka SPR-u Olkusz. Program 20 kolejki, która odbędzie się w najbliższy weekend. Pogoń zmierzy się z Energą AZS Koszalin. Zapowiadają się wielkie emocje. Ostatnio Pogoń i Energa są w dobrej dyspozycji. W pozostałych spotkaniach Sambor podejmie Wistal, Piotrkowia zmierzy się z KPR-em, SPR Olkusz podejmuje MKS Lublin, Zagłębie podejmuje Olimpię Beskid Nowy Sącz i Ruch Chorzów zmierzy się ze Startem Elbląg. W minionym tygodniu Energa AZS Koszalin rozegrała pierwsze spotkanie w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Zagłębia 22-20. W pozostałych parach Wistal wygrał z Piotrkowią 41-25, Ruch pokonał Pogoń 29-27 i Start Elbląg przegrał we własnej hali z MKS-em Lublin 24-34. W najbliższą środę rewanże. Energa AZS Koszalin ma do odrobienia 2 bramki w starciu z Zagłębiem. W pozostałych parach MKS podejmie Start Elbląg, Piotrkowia zmierzy się z Wistalem i Pogoń podejmuje KPR Ruch Chorzów. Co do Twojego przejścia do zespołu koszalińskiego, tutaj mówi się o tym, że atmosfera w zespole jest naprawdę fajna. Tak przynajmniej sugerują dziewczyny. Jak z Twojej strony to wygląda? Jak one Cię przyjęły w zespole? Atmosfera jest bardzo fajna. Się zdziwiłam, bo wchodzą oczywiście plotki po całej Polsce, że tutaj nie zawsze tak było pięknie, ale naprawdę bardzo się zdziwiłam i jestem zaskoczona tą atmosferą, jak jest w szatni, bo chyba szatni też musi być super, żebyśmy kobiety się dogadały między sobą. Także naprawdę jestem zadowolona i trener z nami współpracuje i mam nadzieję, że to dobra decyzja, że tu jestem. No może trochę rąbka tajemnicy o tych plotkach? Plotki. No, że każda dziewczyna jest inna, że jedna się wyróżnia, druga nie, ale wcale to tak nie jest, właśnie nie wygląda tak. Wszystkie są razem, jesteśmy taką drużyną i to widać i na boisku, i między nami, na treningach, w szatni. Jest jakaś różnica między Szczecinem a Koszalinem w tej kwestii?
Nie ma różnicy. Ja z dziewczynami tam z Szczecina też się dogadywałam, było fajnie, także jest tak samo, może nawet lepiej. Nie, zobaczę, wyjdzie chyba w praniu. Co do Pucharu Polski, w zasadzie zespół rozgrywa mecze co 3 dni. Bardzo ciężki okres dla kadry drużyny koszańskiej, która naprawdę nie jest zbyt szeroka. Ale mimo wszystko chyba do tej pory wywiązujecie się z tego wzorcowo. Oprócz pojedynków w Lubinie, chociaż i tak ta różnica bramkowa nie jest zbyt duża i można ją odrobić tutaj w Koszalinie, pokazałyście w meczu ligowym. Jak podchodzicie jako zespół do meczu pucharowego? My bardzo byśmy chciały awansować, także mam nadzieję, że tą dwubramkową zaliczkę Zagłębia, że wygramy tu minimum trójką i będzie dla nas, to będzie pozytywny dzień. Jak się przygotowujemy, my się śmiejemy, że jak jest nam z czym mniej, to dziewczyny lepiej grają, także tak chyba też będzie w tym meczu i mam nadzieję, że zagramy podobnie jak w sobotę lub jeszcze lepiej. Patrząc na twoją karierę w barwach drużyny szczecińskiej, trener Pogoni przede wszystkim ustawia cię w defensywie. W tej chwili w tym pierwszym meczu swoim tutaj w Koszalinie też w zasadzie tylko grałaś w obronie. Miałaś tam swoją jedną sytuację po przechwycie, przebiegłaś całe boisko, no ale bramki z tego nie było, aczkolwiek był rzut karny bodajże. Właśnie, gdzie się lepiej czujesz? Bo wiem, że i potrafisz zdobywać bramki w Mistrzostwach Polski juniorek. 55 bramek robi wrażenie. Mimo wszystko potrafisz te bramki zdobywać. Tak, ale tam jest w ogóle inny poziom grania był oczywiście, ale jestem silną dziewczyną, także w obronie też dobrze się czuję, ale mam nadzieję, że będę mogła pomóc też i w ataku. Jeszcze tak dokładnie nie jestem dziewczynami zgrana, tam jeszcze dużo zagrywek, trzeba się nauczyć, dostosować się do tego poziomu, do tempa, ale mam nadzieję, że teraz coraz lepiej to będzie wyglądało i że będę zdobywać te bramki. Gdzieś na twoim CV podaje się, że jesteś kołową, twoja pozycja kołowa, a jednak bardziej na rozegraniu zostajesz ustawiony. To która to jest pozycja? Nie, ja na rozegraniu chyba bardziej lepiej się czuję też, ale na kole podobno też sobie poradzę. Tam tak jestem, tam gdzie potrzebna zawodniczka, tam idzie Romka, także mam nadzieję, że tak będzie, że będę mogła w tym ataku też pograć i będzie to wychodziło, czy na rozegraniu, czy na kole, ale tutaj mamy kołową Sylwię Matuszczyk, której no ciężko będzie dogonić, bo jest super, więc chyba rozegranie zostanie w mojej przyszłości i na pozycja. O tym, co się będzie działo w najbliższym spotkaniu pucharowym, powiedzieli też, zapowiedzieli to spotkanie w zasadzie trenerzy obu drużyn po konferencji prasowej po meczu ligowym pomiędzy Energą AZS-em Koszalin a Zagłębiem Lubin. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia Edward Jankowski, trener naszej drużyny, a także Bożena Karkut, trener zespołu Zagłębia Lubin. Liga to liga, puchar to puchar. Mecz u siebie wygraliśmy różnicą 2 bramek i żeby awansować, to trzeba przynajmniej zremisować, na spokojnie wygrać 2 bądź przegrać, ale różnicą lepszą dla nas, tak? Także no po prostu jest to drugi mecz pucharowy i w środę jest to na pewno zupełnie inny mecz, o inne cele, więc podejrzewam, że też i to, co się będzie działo na boisku, będzie trochę inaczej wyglądało niż dzisiaj. Każdy dzień jest inny niestety. Wszystko jest możliwe, ale coś mi się zdaje, że zespoły zaczynają powoli siadać tak, no, troszeczkę. Obserwując całą ligę i pozostałe zespoły. Zmęczenie czy co, a może to i wiosenne, nie, zbliżające się wiosny po zimie. No, to też ma wpływ. To też ma wpływ na zawodniczki. Także puchar, mówię, jest sprawą otwartą. Na pewno powalczymy i chcemy to, po to się wychodzi na boisko, żeby zwyciężać. Trenerzy obu drużyn zapowiadają ambitną walkę o zwycięstwo w meczu pucharowym. Dla obu ekip tak naprawdę w jakiś sposób to jest szansa na wywalczenie jakiegoś trofeum w tym sezonie, tym bardziej, że w jakiś sposób można spojrzeć, że MKS Lubin, który jest takim typowym, topowym faworytem co sezon, chyba w tej chwili jest w lekkim dołku, jeżeli chodzi o formę, więc można powalczyć tutaj o pierwsze trofeum, czyli Puchar Polski, ewentualnie o medale Mistrzostw Polski. Także jest to okazja do tego, żeby się w jakiś sposób podbudować w tym sezonie. Tak, i dla nas ten mecz, który będzie w niedzielę w Szczecinie, też będzie bardzo ważny, bo jeśli my możemy, one mogą zdobyć 2 punkty z mistrzem, dlaczego my nie możemy zdobyć? Także mam nadzieję, że jutro wygramy, że puchar pójdzie nam bardzo dobrze, że będzie podium, bo chyba wszystkie sobie tego marzymy, chyba wszystko oczekujemy od siebie tego. Także, no i ten mecz, jak wygramy ze Szczecinem, też nas ustawi na takim trzecim miejscu już z zaliczką 4 punktów do Zagłębia, także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
grałaś w Pogoni Szczecin. W zasadzie w jakiś sposób Pogoń zawsze miała jakiś taki kompleks Koszalina i co? I w tym najbliższym meczu też się to podtrzyma? Ja mam nadzieję, bo zawsze jeśli byłam w klubie, to no, rywal Koszalin jest bardzo ciężki, także mam nadzieję, że teraz będzie tak samo i że Koszalin znowu zdobędzie punkt ze Szczecinem. Sentymentów nie będzie? Nie, na boisku nie ma koszanek, także poza boiskiem są, ale na boisku nie ma, więc mam nadzieję, że trochę bardziej pomogę w tym meczu, trochę więc lepiej znam tą drużynę i będzie wygrana i dwa punkty pojadą do Koszalina. O tym, co dalej, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, za chwilę, ale w tej chwili o tym, co się działo w Gdyni przez 4 dni, można powiedzieć, taki weekend gwiazd, można w ten sposób określić rywalizację Pucharu Polski w Tauron Basket Lidze. W Tauron Basket Lidze, no to raczej ciężko, w Pucharu Polski. 8 czołowych drużyn Tauron Basket Ligi zmierzyło się o pierwsze trofeum w tym sezonie. Podsumowanie tego, co się działo przez 4 dni w Gdyni, a także najbliższa kolejka spotkań w Tauron Basket Lidze. Przez 4 dni w Gdyni odbywał się turniej Final 8 Pucharu Polski. Pierwsze 2 dni to rywalizacja ćwierćfinałowa. Turów Zgorzelec przegrał z Energią Czarnymi Słupsk 83-84, co było sporą niespodzianką. Rosa wygrała z Asseco Gdynia, Stelmet pokonał Śląsk i AZS Koszalin pokonał Trefla Sopot 79-72. W tym spotkaniu najwięcej punktów dla naszej drużyny zdobył Quintel Woods, 25-17 dorzucił Iwan Radenowicz. W sobotę rywalizacja półfinałowa. Energa Czarni Słupsk przegrała z Rosą Radom po dogrywce 71-78, a Stelmet Zielona Góra odniósł pewne zwycięstwo nad AZS-em Koszalin 87-65. W tym spotkaniu dla naszej drużyny po 15 punktów zdobyli Quintel Woods i Iwan Radenowicz. Tym samym do finału awansowały ekipy Rosa Radom i Stelmet Zielona Góra, a w meczu o pierwsze miejsce Stelmet okazał się lepszy od rywala, wygrywając 77-71. W najbliższy weekend wracamy do zmagań ligowych. 21. kolejka spotkań AZS Koszalin rywalizować będzie przed własną publicznością z Jeziorem Tarnobrzeg. W pozostałych spotkaniach Polfarma podejmie Turów, Wigana Start Lublin zmierzy się z Rosą Radom, Śląsk zmierzy się z Polfarmeksem Kutno, King Wilki Morskie Szczecin podejmują Stelmet Zielona Góra, MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Polskim Cukrem Toruń, Tref Sopot podejmuje Anwil Włocławek i Asseco Gdynia rywalizować będzie z Energą Czarnymi Słupsk. Po tym pierwszym miesiącu jakaś taka koleżanka? Jakieś takie grono, z którym się mocniej trzymasz lub mniej? Nie, raczej z wszystkimi mam dobry kontakt, ale chyba może Dorotka Błaszczyk, bo mieszka koło mnie, także też pokazała mi troszkę miasto i gdzie co można iść, gdzie można wyjść, także, ale nie, ze wszystkim jest dobry kontakt i dogaduję się. W poprzednim roku miałaś ze sobą występy w barwach reprezentacji Polski. Tam kilka ciekawych pojedynków. I jak twoja gra w kontekście właśnie reprezentacji Polski? Jakieś nadzieje właśnie w tej kwestii? To chyba jak każda zawodniczka chciałabym zagrać jeszcze reprezentację seniorek i pojechać na olimpiadę, ale kadra młodzieżowa. Przez 5 lat reprezentowałam Polskę jako juniorka starsza i młodzieżowa. Fajna przygoda, ale szkoda, że już jestem coraz starsza i skończył się ten wiek kadry młodzieżowej i teraz muszę czekać na powołanie. Może, jak mi się uda osiągnąć ten cel do kadry seniorskiej. I w Koszalinie można to osiągnąć? Oczywiście, mam taką nadzieję. Miejmy taką nadzieję. W najbliższą środę Energa AZS Koszalin mierzy się przed własną publicznością z Zagłębiem Lubin. Będzie to mecz rewanżowy w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski. Spotkanie, początek o godzinie? 18:30. Państwa serdecznie zapraszam na to spotkanie. W niedzielę niedaleki wyjazd do Szczecina, mecz derbowy. Też pewnie emocji nie zabraknie. Ostatnio obie drużyny prezentują świetną formę, zatem no, zwycięzca bierze wszystko, można tak to określić. Jeżeli Energa AZS Koszalin to spotkanie wygra, wówczas raczej trudno będzie ją wyrzucić z tego trzeciego miejsca w sezonie zasadniczym, a nawet trzeba przyznać, że nie jest wcale tak daleko do drugiej pozycji, bo Wista wcale tak daleko nie jest, a tych kolejek pozostało bodajże 3 do zakończenia tego sezonu zasadniczego, zatem rywalizacja będzie ciekawa do końca rozgrywek. Moim Państwa gościem była dzisiaj debiutantka w barwach Energii AZS Koszalin, Romana Fornalik. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień.